Cześć, witam Was serdecznie. Buczyki poszukiwacz z tej strony. Przepraszam, dawno mnie nie było, no ale niestety tak wyszło. No powiem Wam, że dawno też mnie w tym miejscu nie było. Jestem na skupach złomu w Dzieliczce. Miejmy nadzieję, że coś jest. Z tego co wiem, to chłopaki mi coś tutaj odłożyli. Zobaczymy, co to będzie. No teraz oczywiście postaram się nagrywać więcej tych filmów i ze skupów złomu, i z różnego rodzaju poszukiwań, z giełdy staroci. Chcę po prostu nadrobić i też w podziękowaniu dla Was, że po prostu oglądacie moje filmy. Dobra, ja już wchodzę na miejsce, no i idę szperać. Jakieś tu imadełka, fajne, z porządnej madła, powiem Wam. Konkretne chyba samoróbki. Tutaj coś takiego. A ja sobie pochodzę i zobaczymy, co jest dalej. Tutaj trochę też widzę jakiegoś złomu nawiezionego. O, jest jakiś łańcuch. Nie wiem, od czego to łańcuch. O, jest jakiś spun też, łyżeczka. Rostfry. Ale raczej już powojenna. Powiem Wam, dawno tutaj nie byłem. No i trochę mi się zatęskniło na te złomy, nie złomy. Ciekawe, co dzisiaj wyhaczę. Czas pokaże. Puknę, czy tutaj czegoś nie ma fajnego. Nie. Tutaj same widzę grube żelastwo, ale też tego dużo nie ma. Dobra, ja idę dalej. Tam do znajomego, do Krzyśka. Pozdrawiam Cię, Krzysiek, serdecznie. I zobaczymy, czy Krzysiek coś dla mnie odłożył. Może samemu też coś znajdę. Czas pokaże. A tutaj w tym złomie nic nie widzę. No jest ten łańcuch, ale... A, on jest chyba od tego, tak. Czyli to będzie współczesny łańcuch jakiś. Dobra, tu nic nie ma. Idę szukać dalej. Może coś fajnego z makulatury będzie. Makulatura. Ale nie widzę nic starego. Same współczesne rzeczy. O, tu jest troszkę jakiś książek starszych. Zobaczymy, co to za książka, który rok. Chyba PRL, jakieś ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. 76 rok. Więc tutaj też niczego nie widzę. Atlas geograficzny Polski. O, geodezja. I takie tam. Tu jest jeszcze coś. Fizyka. Nic ciekawego tutaj nie widzę. Idę dalej. Aluminium, nie aluminium. Zaraz pokażę Wam tam, co Krzysiek mi odłożył. No tutaj sobie zobaczymy, co będzie. Też już widzę wszystko posegregowane. Patrzcie, jaka miedziuka ładna. Mieć to mieć, nie mieć to też nie mieć. Żelastwa. Sama samochodówka, widzę.
No, Krzysiek mówi znajomy, że słabiutko, powiem wam, wiecie, zima to mało ludzie przywożą rzeczy. Jakiś garneczek taki śmieszny, malutki był. Jakaś chochla. No, nieraz można zobaczyć, co tu pisze. Światowid myszków. O, to tą chochelkę wezmę jak światowid myszków, bo wydaje mi się, że chyba przedwojenna chochelka. Szkoda, żeby na złą poleciała. Tu jest jeszcze druga, ale chyba ta będzie współcześniejsza. Nie, też światowid myszków. Dobra, to te chochelki wezmę. Światowid myszków robił, powiem wam, manierki aluminiowe dla wojska. Tu jest jakiś fajny garczek. Zobaczymy też bicia. Nie, ten już jest powojenny. Bankowo. I takie tu rzeczy. Felgi, nie felgi. Kuknę jeszcze tam, czegoś nie ma. Co może mi się przydać i uratować to. Też widzę, wszystko już posegregowane. Tam cały wózek. Też na kołach od komara. Ale w dobrym stanie ten wózek jest, widzę. Samowary. Ładne. Chyba powojenne już będą, ale dosyć ciekawe są. Tu jeszcze widzę. A, jakaś waga szalkowa chyba była. Tak, jakaś waga. Zresztą popisywana, Kraków, Bliwicki. Fajna waga musiała być. To też chyba część od tej wagi. To są szalki do niej. No fajne, fajne. Nie powiem. Te samowary. Tu patrzcie. Komura. Dobre, dobre. Dobra, idę tam dalej. Zobaczcie, a tu takie monety, znaczy monety pamiątkowe, jakieś wojewódzki sztab wojskowy w Szczecinie. Nie wiem, czy to PRL-owskie, czy nie. A z drugiej strony pisze terenowe organy administracji wojskowej województwa zachodniopomorskiego. Takie monetki, wiem, że słabo widać. Chyba też je wezmę. Będzie dla was, zobaczymy. Może ktoś zbiera. No, powiem wam, że zimno i po skupie złomu jesteśmy w karczmie Wielka Sola w Wieliczce. Patrzcie, jakie schabowe tu dają. Dla porównania, nie, moja ręka. A to takie żeberka. Fajna knajpka. Klimatyczna. Jestem już w domu na podsumowaniu. Musiałem się przebrać, bo powiem wam, że muszę wsadzić te rzeczy do garażu, a wszystko wiadomo, to jest brudne ze złomu. W smarach to już ma, wiadomo, trochę lat. Serdecznie cię, Krzysiek, pozdrawiam. Dzięki wielkie, że tam gromadzisz te rzeczy dla mnie. Więc byłem na złomie w Wieliczce i powiem wam, że dawno nie byłem, ale bardzo się cieszę z tego wyjścia, wypadu, bo udało mi się po prostu fajne rzeczy pozyskać. Tym bardziej powiem wam, że na pewno będę jeździł częściej, odwiedzał skupy złomu w tym roku. Udało mi się nabyć dużo fajnych rzeczy z motoryzacji. Przede wszystkim, przeważnie motoryzacja z PRL. Zapłaciłem za wszystko 160 zł i zobaczcie sami, co udało mi się kupić. Jest troszkę zagadkowych rzeczy, które może pomożecie mi w identyfikacji, więc piszcie w komentarzach, co to może być, bo niby są to rzeczy popularne, które wydaje mi się, że wiem, ale jednak się różnią, więc są po prostu inne i nie wiem, od czego to jest. Zobaczcie sami. Tyle rzeczy udało mi się nabyć, ale dobra, przejdźmy do poszczególnych rzeczy. Słuchajcie, takie koło, nie mam pojęcia, co to jest za koło. Myślałem, że WSK,
ale chyba to nie jest włoska. Więc tak to koło wygląda. Tutaj jest drugie chyba MZ, czy coś takiego będzie. Tu jest komar standardowy, ale z tyłu ma jeszcze zębatkę. Tutaj kolejny komar. I tutaj też komar, ale ze szczękotrzymaczem. Więc tak to wygląda, więc tylko zagadka to koło z przodu. Jeżeli będziecie wiedzieć, to piszcie od czego to jest. No i kolejne rzeczy, przechodzimy. To też nie wiem co to jest, jest to jakieś magneto kompletne. Tak to wygląda. Z drugiej strony jest takie. Jeżeli będziecie wiedzieć, piszcie. Ja nie mam pojęcia od czego to jest. Potem tak, kopka najprawdopodobniej komar. Potem ślimak, też komar. Ładny stan, kompletny. Tutaj jakiś gaźnik. Chyba też od komara będzie. Ale też ładny stan. Kolejna rzecz, taki kranik. Też nie wiem od czego będzie ten kranik. Nie z motoryzacji wziąłem takie monety. Jeżeli by ktoś chciał, to piszcie. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie. Tu z tyłu taka mapka. Widzicie, jakie to wszystko brudne. Więc tyle tych monetek wziąłem. No i co? I kolejne rzeczy to bębny. Tutaj chyba będzie jawka. Bęben od jawki. Tutaj komar. Tutaj też komar. Tutaj komar ze szczękotrzymaczem. Ładny stan. Tutaj też komar. Tutaj chyba będzie, mi się wydaje, WS-ka. Bęben od WS-ki. I słuchajcie, tutaj jeszcze jest jeden komar. Bęben od komara. A te rzeczy, te dwa bębny, co są tu na końcu, są takie same. Są one dla mnie zagadką, ponieważ wyglądają niby jak standardowo od komara, ale zobaczcie, tutaj mają takie wstawki metalowe na śruby. I w sumie nie widziałem takich i nie wiem od czego są, więc piszcie w komentarzach, co to może być. I takie właśnie są dwie sztuki tutaj tych bębnów. Dosyć dziwne, nie widzę, myślałem, że to ktoś sobie zrobił, ale to widać, że to jest fabrycznie robione. Nie wiem, o co może chodzić. No i słuchajcie, za te wszystkie rzeczy wyszło mnie 160 zł. Znaczy 160 zł wycena, wiadomo, wymiana na złom o wartości 160 zł. Według mnie cena bardzo, bardzo przystępna. Jest dużo tych rzeczy. Krzysiek dla mnie zbierał. Więc jeszcze raz wielkie dzięki, Krzysiek, że zbierasz dla mnie te rzeczy. Zresztą dziękuję wam wszystkim tam na złomie i pozdrawiam was wszystkich serdecznie za możliwość nagrywania filmów i że jednak odkładacie mi te rzeczy dla mnie. Wiem, że dawno mnie tam nie było. Teraz będę starał się nadrobić i będę chciał być na złomach po prostu częściej. Wam serdecznie dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do następnego. Piona, cześć!